Tytuł kursu: Podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji. Moduł: Nadzorowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji. Temat: Czynniki wpływające na jakość przepływu, wyrobu i wykonania przydzielonych zadań. Dzień dobry. Dziękuję, panie kierowniku, że znalazł pan chwilę czasu, by odpowiedzieć na moje pytania. Witam. Nie ma za co. Chętnie rozwieję wszelkie wątpliwości. Czy może mi pan powiedzieć, co rozumie pod pojęciem słowa jakość? Oczywiście. Według mnie jakość to jeden z najważniejszych czynników współczesnego przedsiębiorstwa. Wiele firm równocześnie przekonuje klientów, że ich produkty są lepsze od innych. Przedsiębiorstwo, które nie dotrzymuje kroku w tej dziedzinie, może stwierdzić, że przegrywa nie tylko w walce z konkurentami zagranicznymi, ale również z innymi firmami krajowymi. Czy może nam pan powiedzieć, jakie wyróżniamy najważniejsze czynniki wpływające na jakość przepływu, wyrobu i wykonania przydzielonych zadań? Oczywiście. Możemy wyróżnić następujące czynniki. Zakres normy. Stanowi ona bazę dla zastosowania jej wymagań do systemów zarządzania jakością w organizacjach, które potrzebują wykazać zdolność do dostarczania wyrobów spełniających wymagania klienta i przepisów prawnych oraz dążenie do ciągłego doskonalenia. Odpowiedzialność kierownictwa. Zaangażowanie kierownictwa. Kierownictwo najwyższego szczebla powinno zaangażować się w tworzenie i rozwój systemu zarządzania jakością. Orientacja na klienta. Do kierownictwa należy zapewnienie, że wymagania i potrzeby klienta zostały określone i spełnione. Polityka jakości. Kierownictwo najwyższego szczebla powinno zapewnić, że polityka jakości jest zgodna z celami przedsiębiorstwa, zobowiązuje do ciągłego doskonalenia, dokonywania przeglądów i jest zrozumiała w całej organizacji. Planowanie. Cele dotyczące jakości oraz realizacja planowanego systemu powinny być ustalone i podane do wiadomości. Przegląd zarządzania. Kierownictwo najwyższego szczebla musi przeprowadzać przegląd obejmujący możliwości doskonalenia i potrzebę zmian. Zasoby ludzkie. Firma musi zapewnić możliwości, aby personel mógł wziąć odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie systemu zarządzania. Środowisko pracy. Firma powinna zapewnić utrzymanie warunków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy. Czy to już wszystkie czynniki? Oczywiście tylko niektóre. Jest ich dużo więcej. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Teraz wiem zdecydowanie więcej. Nie ma za co. Cieszę się, że mogłem pomóc. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.